Protest zaczął się od tego, iż mamy dość już łamania praw pracowniczych przez naszą spółkę, która wprowadziła spółkę córkę zatrudniającą pracowników, którzy mają się przeszkolić i przejść potem do spółki Jastrzębskiej, jednocześnie nie gwarantując im tych samych wynagrodzeń. Pracownicy niejednokrotnie na tych samych stanowiskach, z tymi samymi kwalifikacjami, ze stażem 15-letnim nie mogą dostać takiego samego wynagrodzenia. Te wynagrodzenie jest mniejsze trzykrotnie, niekiedy nawet więcej. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowują razem z tymi naszymi kolegami, wypracowują zysk, bardzo duży zysk w zeszłym roku wypracowaliśmy i teraz ma być wypłacana premia. Premia ma obejmować znowu tylko Jastrzębską Spółkę Węglową, nie pracowników SIG-u. A oni tak samo pracują. Mało tego, dochodzi do takiej sytuacji, że nasi koledzy, którzy pracują razem z pracownikami SIG-u, sami robią zrzutkę z premii, żeby im jakoś to zrekompensować i dać im parę groszy, bo oni niestety mają bardzo niskie wynagrodzenia. Skąd bierze się ten problem? Bo patrząc na te komunikaty, które pojawiają się w sieciach czy w innych mediach, no inne związki zawodowe uważają, że wszystko jest w porządku, tak samo od dłuższego czasu zarząd JSW. Inne związki, zwłaszcza te największe, które mają S na początku, uważają tak, ponieważ zrobili sobie mały monopol i ustalają sobie listy, których pracowników przejmujemy pod Jastrzębską Spółkę, a których nie. Nie ma żadnych kryteriów, na przykład związanych z uprawnieniami, jakie mają, czy wypracowanym stażem pracy. Często i gęsto po 3 lata w SIG pracują pracownicy, którzy mają 15 lat stażu górniczego, mają wszelkie uprawnienia górnicze, a niewykwalifikowani po 3 miesiącach przechodzą pod Jastrzębską Spółkę Węglową. I tutaj chcemy doprowadzić do sytuacji, że jeśli ma być w ogóle SIG, to te szkolenie i górnictwo, to ma być na takich zasadach, po pierwsze, żeby pracownicy na tych samych stanowiskach zarabiali te same pieniądze. Niech się pracownicy szkolą. Jak się wyszkolą, to powinni wiedzieć, że za taki okres przechodzą pod Jastrzębską Spółkę Węglową. Nasz kolega złożył doniesienie do prokuratury o mobbing. Między innymi pracownicy mają powiedziane, że jak się nie zapiszą do odpowiednich związków zawodowych, to nie zostaną zatrudnieni, albo jeśli się wypiszą z tych związków, jak już są zapisani, to dojdzie do sytuacji takiej, że zostaną przeniesieni na takie kopalnie, gdzie będą mieli utrudniony dojazd. Prezes Cudny zaproponował Wam spotkanie 19 czerwca. Dlaczego uważacie, że to nie jest ten termin? No i dlaczego nie chcecie się spotkać właśnie na zasadach zaproponowanych przez zarząd? Ale zasady to są takie, wprowadził prezes, że jak skończymy protest, to się z nami spotka. Mógł się z nami spotkać przed protestem. Kilkanaście razy proponowaliśmy mu spotkanie przed protestem. Pisaliśmy pisma. Nie miał dla nas czasu. W związku z tym ten zarząd w tych kwestiach jest niewiarygodny. Dlatego możemy zakończyć protest, ale w momencie po spotkaniu. Oczywiście na spotkanie przyjdziemy, ale absurdalnym jest dla nas warunek, że spotka się z nami dopiero jak zakończymy. Albo jest jeszcze drugie dno, a tym drugim dnem jest między innymi to, że ma być jutro, czy w piątek ma być walne. No i nie pasuje im, że tutaj są protesty. Skoro im nie pasuje, to niech z nami rozmawiają najpierw i wtedy zakończymy protest. Jeżeli to, co tu się teraz dzieje, ten wiec, to mini miasteczko, nazwijmy to, nie poskutkuje, czy planujecie już jakieś dalsze działania, jeżeli chodzi o ten protest? Oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak to będzie wyglądało dalej, ale teraz nie chcę o tym mówić z wiadomych względów.